Cześć. Dzisiaj coś o tańcach i emocjach w Metinie. Jak wiecie, jest coś takiego jak maska emocji, tak? Która tam pozwala nam wykorzystywać kilka emocji, które są dostępne w grze. Na początek zacznę od tańców. Tutaj jest akurat na weselu i powiem wam, że ja muszę pogratulować tej osobie, która w ogóle stworzyła te kroki. No, hardcorem jest. Ja chciałbym z tą osobą iść na imprezę. Zobaczcie, wiecie, reakcja ludzi by była, jakby zaczął tańczyć. Albo on, albo on. No nie wiem, kto to w ogóle wymyślił, ale pewnie jakaś... Ktoś z Korei. O, to będzie bezpieczniejsze stwierdzenie. Co do samych ruchów. Hardcore totalny. Jeszcze jedno. Emocje, no kurczę, no kiedyś tam ktoś nam obiecał, że niby będzie zwiększony limit emocji, kilka nowych opcji w gildii i tak dalej, ale no jak sami wiecie, na obietnicach się skończyło. To może czas, kurczę, przypomnieć, że chcemy, by coś się więcej działo, na przykład, nie wiem, jakieś darmowe emocje. Tak jak na przykład są, chyba tam trzy są dotyczące, wiecie, drugiego gracza, a reszta jest po prostu, że się chodzi, tańczy i tak dalej. Ale nie wiem, przydałyby się na przykład, nie wiem, nowe emocje, podziękowanie dla Kowala, czy coś w tym stylu. No, może wymyślicie wy jakieś lepsze propozycje, co by się przydało z nowych emocji. Nie wiem, na przykład kilka wykorzystywanych bez maski emocji, kilka z maską i jeszcze jakieś tam nowe rzeczy. Ale no kurczę, no, jeśli już coś by mieli dodać, to... Niech nie zapominają o starych rzeczach, które po prostu już są w grze. Jak sami wiecie, dodali teraz ostatnio nowe misje. Spokojnie, będą jeszcze z nich filmy. Ale no niestety, o reszcie zapomnieli. Okej, do zobaczenia i dzisiaj jeszcze jeden film. Też z tańcem. Okej, pa pa.